ludzi, kluby sportowe. Członkowie kilkudziesięciu stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych i wspólny cel z jasnym, pozytywnym przekazem. W naszym mieście wystartowała właśnie oddolna inicjatywa Dumni z Zielonej. Założenie tego przedsięwzięcia jest proste. Chodzi o wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego miasta poprzez działania pokazujące Zieloną Górę jako przyjazne, zielone, a przede wszystkim doskonałe do życia miasto, zwracając uwagę na pozytywne aspekty, których według inicjatorów akcji w przestrzeni publicznej zdecydowanie brakuje. Jak mówi Dorota Haładyn-Biel, która do tego projektu przyłączyła się, jak tylko dowiedziała się o inicjatywie, to fantastyczna, pełna pozytywnej energii, oddolna akcja. Ja jestem osobą, która zawsze patrzy na pozytywną stronę życia, więc dla mnie taka akcja, kiedy pokazujemy pozytywne strony i tylko i wyłącznie, jest strzałem w dziesiątkę, bo jak się będziemy gnębili pokazywaniem ciemnych stron, i tak się też dzieje w naszej Zielonej Górze. Więc jako przeciwwagę właśnie super inicjatywa, żeby pokazać, że nie patrzcie na to, bo nikt nie jest doskonały, żadne miasto nie jest doskonałe. Wszystko ma swoje plusy i minusy, ale jak zaczniemy szukać tych plusów, tych pięknych rzeczy, to nam będzie lżej, mieszkańcom tego miasta, inne miasta pójdą w nasze ślady. Jak mówią organizatorzy, do akcji Dumni z Zielonej może przyłączyć się każdy. Wystarczy wejść na stronę dumnizzielonej.pl lub przyłączyć się do niej na Facebooku lub Instagramie. Co ważne, Dumni z Zielonej i ich partnerzy kuszą atrakcyjnymi nagrodami. Chcemy pokazać to, co jest pozytywne w mieście, w przeciwieństwie do tego, co bardzo dużo osób stara się mówić o naszym mieście, że tu niedokończone remonty, tu wycinki i tak dalej. Łatwo jest mówić o rzeczach negatywnych, o rzeczach pozytywnych już ciężej. Dlatego startujemy z akcją Dumni z Zielonej, gdzie wielu partnerów weszło, mamy ponad 20 organizacji pozarządowych, które wspierają naszą akcję. Mamy bardzo wielu partnerów, którzy ufundowali nagrody w tych konkursach, które się pojawiają i na Instagramie, i na Facebooku, i na naszej stronie. Jest 9 kategorii, w których można wybierać, z czego jesteśmy dumni, bo to i miejsca, i ludzie, i stowarzyszenia, i same wydarzenia, więc jest tego naprawdę dużo. Założeniem projektu jest promowanie całego miasta, ale też poszczególnych miejsc, osób czy stowarzyszeń. Chodzi w nim również o to, aby przedstawiać inicjatywy, które z założenia mają pozytywny wydźwięk, a przy okazji angażują mieszkańców, proponując im ciekawą formę spędzania czasu. Między innymi dlatego wśród inicjatorów przedsięwzięcia nie mogło zabraknąć na przykład stowarzyszenia Zielona Góra Zacznij Biegać. W naszym przypadku jako stowarzyszenie Zielona Góra Zacznij Biegać przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że mamy takich fajnych mieszkańców, mamy takich fajnych biegaczy, którzy biorą udział przede wszystkim w naszych akcjach, którzy chcą biegać. No niejako, tak jak nasza nazwa wskazuje, Zielona Góra Zacznij Biegać, zaczęliśmy biegać. I tutaj właśnie pokazujemy przez nasze działania, że lubimy to robić, że mamy gdzie to robić tak naprawdę w naszym mieście, mamy piękne tereny. No i że przez to jesteśmy w stanie pomagać innym, słabszym, bardziej chorym. Więcej informacji na temat projektu oraz zasad uczestnictwa w nim znajdziecie, wchodząc na stronę internetową dumnizzielonej.pl.